Ja dzisiaj będę chciał was przybliżyć, pokazać wam, że kosmos tak naprawdę jest blisko nas, już teraz, i że będzie blisko w najbliższej przyszłości. Człowiek to takie stworzenie, które lubi odkrywać. Odkrywanie jest w zasadzie wpisane w nasz żywot. Powiem więcej, jeżeli człowiekowi postawić jakieś granice, jakim jest na przykład brak posiadania skrzydeł, tym bardziej człowiek będzie chciał złamać te bariery. Jedną z takich barier jest na pewno kosmos. Jest to dla nas obszar, który lubimy odkrywać. Jest prawdopodobnie nieograniczony. Dlatego to robimy. W jaki sposób to robimy? Obsługa, halo, obsługa. O, super, jest. W jaki sposób to robimy? Wprowadzam pojęcie CubeSat. Będę mówił nanosatelita CubeSat. CubeSat na teraz jest to najmniejsza jednostka, którą można posłać w kosmos. CubeSat to jest jeden cube, czyli jeden sześcian 10 na 10 na 10. Takich CubeSatów wysyła się coraz więcej. Co więcej, jeżeli popatrzycie na kolor czerwony, to są wysłania komercyjne. Co znaczy, że być może nawet na tym da się zarabiać. Moim zdaniem żyjemy w czasach rewolucji kosmicznej, definiowanym przez prawo Moore'a. Jak pamiętacie pewnie z komputerów, prawo Moore'a mówi nam o tym, że w liniowym czasie co dwa lata moc obliczeniowa komputera się podwaja, rośnie wykładniczo. To samo dzieje się na przykład z nanosatelitami. Ta czerwona kreska pokazuje development dużych, ciężkich satelit budowanych latami, a ten zielony wykresik pokazuje budowanie właśnie małych CubeSatów, tanich, łatwych do zbudowania. Tutaj jest w zasadzie uzasadnienie tego, że mamy coraz więcej dostępnej pamięci na takiej satelicie, coraz więcej mocy, coraz więcej możemy przesyłać danych. OK, powiem więcej. Jeżeli ty chciałbyś wysłać swoją satelitę, wchodzisz sobie na stronkę, bukujesz sobie miejsce na rakiecie, wybierasz sobie nawet miejsce dokładnie, gdzie twój CubeSat będzie ulokowany, płacisz 80 tysięcy dolarów, masz miejsce, możesz wysłać sobie cokolwiek, może nawet telefon. OK. Ale po co? Na przykład po to, że da się na tym zarobić jakieś pieniążki. Tu jest przykład satelity pogodowe. To są akurat dwa duże satelity. Misja się nazywa Metop Second Generation. Budżet 800 milionów euro. W zasadzie taniość. I analitycy obliczyli, że w najgorszym przypadku będziemy na tym zarabiać 15 miliardów euro rocznie. Jak pójdzie dobrze, to 60 miliardów euro rocznie. Dlaczego? Na przykład dlatego, że jak znamy bardzo, bardzo dobrze pogodę, to jesteśmy w stanie lepiej zarządzać opóźnieniami lotów, na których są bardzo duże straty. To jest jeden tylko przykład. Tak, w każdym razie bądź razie da się na tym zarobić i to nie mało. Ale czy od razu trzeba lecieć w kosmos? Nie. Żeby mieć coś do czynienia z kosmosem. Można obrabiać na przykład dane z satelit. Jest taki fajny startup, Descartes Labs. Są goście z Los Alamos, którzy siedzieli kilkanaście lat nad algorytmami, aby wyciągnąć jakieś sensowne dane z danych satelitarnych. Gdybyście postawili problem, sformułowali, ciekawe jakie w tym roku były w Polsce zbiory żyta. Kogo to interesuje? No może interesuje, ponieważ żyto, chleb, wódka, mamy powiązania, jak dużo czego, jak będzie droga wódka na przykład, tak? No to oni wzięli takie dane i poprzez takie dane wyciągnęli wysokość zbiorów kukurydzy, a w zasadzie różnica tych zbiorów w porównaniu z rokiem poprzednim, co daje im, bez wychodzenia z domu tak naprawdę, co daje im możliwości prognozy i tak dalej. Bardzo fajny startup, polecam. OK. I teraz też jest taka rewolucja internetu rzeczy. Na tym wykresie
jest pokazane, może nie wykładniczo, ale ilość urządzeń, które nie są komputerami, tylko które są podłączone do sieci, które internet rzeczy, co to w ogóle jest tak w dwóch zdaniach, urządzenia, które są podłączone, złączone w sieć, które mogą zbierać dane i komunikować się między sobą. Tych urządzeń jest coraz więcej, więc na pewno zastanawiacie się, czy jest jakieś połączenie internetu, rzeczy i kosmosu. Oczywiście, że jest. Dwa ciekawe projekty. Zacznę od projektu SIGFOX. Goście wymyślili sobie, że fajnie by było połączyć te wszystkie urządzenia internetu rzeczy w jedną wielką sieć. I ich projekt polega na tym, aby połączyć wszystkie urządzenia na świecie za pomocą wymyślonego przez nich protokołu. Okej, powiecie, no i co z tego? Dzisiejsza technologia pozwala na to, żeby wszystkie urządzenia były połączone. No okej, ale jeżeli połączycie je za pomocą sieci komórkowej, gdzie koszt jest wysoki, pobierana jest wysoka energia, ogólnie jest to bardzo drogie. Oni wymyślili swój patent, swoją technologię i między innymi do połączenia tych wszystkich urządzeń w jedną sieć używają satelit. Po co? Na przykład chciałbym monitorować stan rzek na całym świecie. Bo tak, bo chcę wiedzieć na przykład, kiedy będzie powódź i tak dalej. No to sobie spinam, wrzucam sobie czujniki na cały świat. Z jednego miejsca na świecie mogę pobierać na przykład od nich dane. Ogólnie zastosowań tego jest mnóstwo i to jest powiedzmy już taka globalizacja. Drugi projekt, moim zdaniem ciekawszy, jest projekt Spire. Wyobraźcie sobie, że jesteście piratem i chcecie ukraść statek. Dzisiaj nie ma problemu. Znajdujecie sobie statek, napadacie na niego, wyłączacie system AIS i tyle, statek znika z mapy, po prostu. Wiecie, że są takie sytuacje, że te statki po prostu kradną. Ale już niedługo nie będzie można tak łatwo kraść, ponieważ jest projekt Spire. Jest to projekt, który polega na tym, że firma ma zamiar wypuścić konstelację satelit, która będzie śledzić statki, będzie monitorować sygnał takiego statku. Jeżeli statek przestanie nadawać, wtedy w jakiś inteligentny sposób satelita wie, że ma ten statek obserwować. Po prostu. Czyli bez tak naprawdę żadnych urządzeń na tym statku jesteśmy w stanie już monitorować, okej, co się stało z tym statkiem, teraz satelity będą go śledzić, tak? I będą nam dostarczać dane o tym, gdzie ten statek się znajduje. Co ciekawe, ten projekt został założony przez zapaleńców z Kickstartera o nazwie Ardusat. Ardusat to projekt, który powstał w oparciu o... Ich pomysł polegał na tym, aby wysyłać Arduino jako CubeSaty w kosmos. Czyli w zasadzie zaczynali od wysyłania jakichś CubeSatów, jakiegoś Arduino w kosmos, a dzisiaj już w zasadzie robią projekty biznesowe. Czyli da się nawet... Można powiedzieć, że nie trzeba być jakimś wielkim, powiedzmy, potentatem, żeby robić takie rzeczy. Może my też możemy? Okej, ale zanim powiem o tym, co my możemy, to jeszcze chciałem wam przybliżyć ideę w ogóle CubeSatów. Ogólnie w CubeSatach chodzi o to, że są one tanie, szybko można przeprowadzić na development. Używa się sprzętu już tak naprawdę, który leży na półkach, tak zwany COTS, Commercial Off the Shelf. Wchodzicie na stronę i macie komponenty po prostu do CubeSata lub wręcz macie całego CubeSata, możecie go zamówić, po prostu wrzucić to, co tam, jakiś wasz czujnik i go wysłać. W skrócie tak, to już jest teraz możliwe. Zadaniem CubeSatów jest przeprowadzanie krótkich misji. One latają na niskie orbity. Co to znaczy, że latają na niskie orbity? To znaczy, że nie są tak narażone na promieniowanie, ponieważ do, powiedzmy, że do 800 kilometrów kiedy satelity nie wlatują jeszcze w pasy Van Allena, gdzie jest duże, promieniowanie wzrasta, one nie będą tak narażone, ten sprzęt nie musi być tak dobrze przetestowany pod kątem promieniowania. Ale już teraz się myśli o tym, że jeżeli tak można zrobić to tanio, szybko, to może myślimy o czymś więcej, może myślmy o misjach Deep Space, poślijmy takie małe satelity gdzieś poza Układ Ziemski. Teraz też mówi się o konstelacjach CubeSatów. Już tam wysłanie jednego CubeSata to nie jest coś. Teraz się mówi o tym, wyślimy 30 CubeSatów, 40. Niech one coś robią, niech monitorują Ziemię, niech przeprowadzają jakąś misję. Na przykład misja QB50. Nawet jest coś takiego, jak takie pojęcie, jak CubeSat as a service. Na pewno chcielibyście pracować z taką usługą.
Po co? No na przykład chciałbym sobie dzisiaj wypożyczyć satelitę na godzinę, żeby sobie zrobić fotkę mojego domu z satelity. Albo chciałbym przetestować jakiś kod, jak działa w kosmosie. Jakie są takie podstawowe składowe nanosatelity? To jest struktura, taki szkielet, gdzie umieszczamy te nasze wszystkie komponenty. Musimy mieć jakąś energię, czyli jakieś panele słoneczne. I musimy mieć też baterię, ponieważ gdy satelita przeleci, zostanie zasłonięta przez Ziemię, wtedy musi korzystać z baterii, tak, bo nie ma słońca. Ma różnego rodzaju czujniki, które na przykład pozwalają jej określić swoje położenie. Takie krytyczne podsystemy jak właśnie ADCS, czyli czujniki, które pozwalają mi określić pozycję satelity, gdzie ja jestem, oraz pewne elementy, które dają mi możliwość sterowania moją satelitą. Na przykład jak koła reakcyjne, czy żyroskopy. I oczywiście jakiś komputer pokładowy, który te wszystkie komponenty spina do kupy. Tak wygląda CubeSat. To jest właśnie ta kostka 10x10x10. Te takie blaszki to są panele słoneczne. OK. No i jak wiecie, nasz szef od zawsze coś grzebał w kosmosie. Pierwszy projekt, który zrobił, to był Sky Navigator 1. No i tak naprawdę Jaro zawsze chciał coś zrobić więcej. I pewnego dnia tak się zdarzyło, że spotkał ludzi, którzy chcieli nam dać zrobić coś związanego z satelitami. Jest to projekt Lituanica Sat 2. Ludzie z tego projektu dali nam do oprogramowania czujnik Słońca. Może zanim powiem, co to jest czujnik Słońca. Po co w ogóle jest czujnik Słońca na satelicie? Bierze udział w określaniu pozycji, kierunku satelity w stronę Słońca, czyli w określaniu w ogóle pozycji całej satelity jako jedna ze składowych, a przy okazji na przykład pozwala nam określić, w jakim stronę miałby się obrócić CubeSat, żeby Słońce efektywnie naświetlało jego panele słoneczne. Dosyć ważny element. Jak wygląda prosto czujnik Słońca? No jest jakiś walec na przykład. Jest w tym walcu dziurka. Wpada przez tą dziurkę promień słoneczny na matrycę. Dzięki temu jesteśmy w stanie poprzez prądy ciemne i napięcia obliczyć kąty, pod którymi padł ten promień. No i tak, ja do tego projektu dołączyłem kilka miesięcy temu. Siedziała na tym jedna osoba, Aleksander Bulski, która programowała ten czujnik Słońca. I ja w zasadzie trafiłem do tego projektu i się zastanawiam, okej, jak ja to będę w ogóle testował? Jak w ogóle, to jest jakiś kosmos, jak to się w ogóle robi? Ja nie wiem, no skąd mam mieć jakieś słońce, mam teraz sterować słońcem, żeby to testować? Okej. Każde urządzenie zazwyczaj ma jakiś interfejs. Tak, nie jest to nic dziwnego. W tym przypadku był to dwa interfejsy szeregowe UART i SPI, znane wam na pewno z waszej uczelni. Z laborek z różnymi dziwnymi ludźmi. Zazwyczaj z jakimś urządzeniem się komunikujemy. W tym wypadku jest to zawsze jakaś zdefiniowany protokół, jakaś ramka. Tak samo i w tym przypadku. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to czujnik Słońca mi odpowie jakimś błędem. Na przykład jestem zajęty, weź się później mnie zapytaj, albo wysłałeś mi złą ramkę, w ogóle weź popraw ramkę. Też jest zawsze zdefiniowany jakiś interfejs komunikacji typu komendy. Na przykład podaj mi stopnie, podaj mi kąt. Jakie są w ogóle rodzaje testów? To są i rodzaje testów sprzętowe, i rodzaje testów, które się wyróżnia w testowaniu CubeSatów. To są akurat te trzy, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Skróty są proste. AIL, SIL, HIL. Zanim siądziemy do takiego czujnika Słońca, zaczniemy kodzić, chcemy mieć jakiś algorytm, chcemy przetestować sam algorytm. Do tego bierzemy na przykład MATLABa. Możemy wymyślić, w jaki sposób będą przetwarzane nasze dane i testować ten model. Jeżeli już wiemy, że ten nasz model działa, wtedy możemy zaprogramować go w języku docelowym, czyli takim, w którym będziemy programować na dany kontroler. Software in the loop możemy odpalić w zasadzie na komputerze. Możemy już to testować w tym języku, ale już to na jakimś symulatorze, na jakimś komputerze, niekoniecznie na urządzeniu docelowym. Hardware in the loop to już jest ta końcowa faza, kiedy my uruchamiamy ten nasz kod na dokładnie na tych elementach, które będą lecieć. I tak na przykład tutaj, taki przykładowa konfiguracja, że
komputer tutaj symuluje komputer pokładowy i ma podpięty tutaj w tym przypadku ADCS oraz płytkę, która zasila układ, tak? I może wysyłać im komendy, może testować scenariusze komunikacji, takie, które będą dokładnie realizowane na satelicie. Więc to, co ja robiłem, to jest bardziej hardware in the loop już, ponieważ ja testowałem ten czujnik słońca, dokładnie ten, na którym poleci, który poleci w kosmos, a ja symulowałem to, te scenariusze z komputera, symulując komputer pokładowy. Co się jeszcze w ogóle testuje, o czym tutaj wybrałem takie może ciekawsze typy w ogóle testów w przypadku CubeSatów, ale też wydaje mi się, że jeżeli wy pracujecie gdzieś ze sprzętem, to powinniście często pomyśleć o tym, że o środowisku zewnętrznym, w którym wasz sprzęt działa. Ponieważ ile osób na przykład, nie wiem, piszemy aplikacje na telefony, ile osób wie na przykład, jaką specyfikację ma dany telefon, jeżeli chodzi o temperaturę? Nikt nie wie tego, a mój telefon przy 40 stopniach jadąc samochodem się zawiesza, bo jakiś ktoś tego nie przetestował, nie zrobił zwykłych testów temperaturowych, nie wystawił chociażby tego telefonu na słońce, tak? Prosta sprawa, nie potrzeba do tego nawet sprzętu. Tylko że my o tym kontekście, w którym działa nasze urządzenie, zazwyczaj nie myślimy, więc czasami myślmy. Na przykład myślmy o tym, że trzeba zrobić jakieś testy wibracyjne, bo na przykład jakieś urządzenie, które my, na przykład kasownik w autobusie, będzie się na przykład trząsł, tak? Tutaj takie rzeczy jak na przykład budżet mocy, budżet połączenia, budżet masy. CubeSat ma zdefiniowaną masę, może maksymalnie na niego można wpakować 1,33 kg. Command and data handling to są testy, testy komunikacji stacji naziemnej z satelitą, czyli po prostu bierzemy sobie i konfigurujemy i wysyłamy sobie komandy i oczekujemy, że coś się tam będzie działo. Ciekawym pojęciem tutaj jest, to na samym końcu, fault detection, isolation and recovery. W zasadzie jak zacząłem czytać o tym, to teraz się pojawia takie coś jak smart FDIR. Co to w ogóle jest? Jeżeli nasz CubeSat jest w kosmosie, jeżeli teraz coś się stanie, na przykład jedna bateria się wyłączy, co się powinno wydarzyć w tym naszym środowisku? Ok, jeżeli mamy zapasową baterię, no to możemy się przełączyć na zapasową baterię. Jeżeli nie mamy zapasowej baterii, no to co wtedy? Jakiś safe mode, tak? Ogólnie są to testy sytuacji awaryjnych i wyjścia z takiej awarii. To jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Metod jest kilka. Ogólnie polecam poszukania też w sieci. Oczywiście my tych testów nie robiliśmy, bo nie mamy takiej możliwości, ale powiem o jednym teście, który bez żadnego sprzętu specjalistycznego udało nam się zrobić. Ok, teraz jak ja to testowałem? Bałem się na początku, ale znam Pythona, a Python ma fajną obsługę ogólnie, jeżeli chodzi o sprzęt. Jeżeli ktoś się bawi pewnie Arduino czy jakimś Raspberry Pi, to o tym wiem. Więc żeby się podłączyć z tego komputera pod te protokoły, musiałem przez USB, no bo nie mam wyjść szeregowych już teraz w komputerze, nikt prawie nie ma, trzeba użyć jakiś konwerterów i Python ma biblioteki do obsługi tych konwerterów. Do tego jakaś biblioteka, która operuje na danych binarnych i jakiś framework do unit testów i w zasadzie działa i można w tym pracować. Jak wygląda ten czujnik słońca? Tak wygląda. To taki zestaw podłączeniowy, czyli dwa konwertery do dwóch, płytka do programowania i nasz czujnik słońca. Środowisko do debugu. Dobra, czego się z tego projektu nauczyłem? Po pierwsze, że to się da. Nie trzeba się tego dać, pomimo że to jest, nie trzeba się tego bać, pomimo że jest to kosmos, to jest to możliwe. Jest możliwa praca ze sprzętem, nawet gościa, który testował strony webowe przez kilka lat. Na co trzeba uważać, co trzeba wziąć pod uwagę? Na pewno trzeba wziąć pod uwagę architekturę procesorów, w ogóle co te nasze urządzenia mają na pokładzie, jakie procesory. Nie należy patrzeć przez pryzmat naszego komputera, zresztą ciekawy jestem, ile osób wie tak naprawdę, jak działa dokładnie procesor waszego komputera, jaką ma architekturę, ale to mniejsza o to. U nas na przykład pojawił się błąd taki, że ponieważ nasz procesor miał dane i program w tej samej przestrzeni adresowej, a tam na urządzeniach mamy dużą kontrolę nad adresowaniem pamięci, więc może się zdarzyć, że ta duża kontrola
dana nam, czyli programistom, źle się skończy. My mieliśmy taki błąd, że procesor się zawieszał w przypadkowych momentach. Się okazało, że przez przypadek nadpisujemy sobie swój program. Zdarza się. W zasadzie tylko tydzień szukania błędu. Sposób przechowywania danych w pamięci, adresowanie i kolejność. To jest to, co trochę mówiłem. To jest takie pojęcie związane, o którym się mówi endianes, czyli kolejność, w jakim zapisywane są w naszym systemie na przykład wartości typu int. Int 32-bitowy. Big endian i little endian to będą dwie zupełnie różne wartości, ponieważ są zapisane pod innymi adresami. Tak? Inna jest kolejność zapisywania tych wartości. Trzeba to wziąć pod uwagę. Sumy kontrolne. Minęło kilka dni, zanim udało mi się zaimplementować taki dokładnie algorytm obliczania sumy kontrolnej, jak jest w procesorze, pomimo tego, że w internecie znajdziecie dużo przykładów, dużo kalkulatorów, które to robią. Nie, musicie zobaczyć, jak ta suma kontrolna jest liczona właśnie w waszym procesorze. Poczekaj na mnie, dochodzę. Ulubiony przykład. Jeżeli dwoje ludzi ze sobą rozmawia i jedna osoba mówi, a druga jej przerywa, to zapewne zapewne jakaś informacja nie dojdzie do tej drugiej osoby. Trzeba poczekać, tak? Trzeba powiedzieć, okej, teraz mówię, nadaję, ty słuchaj. I to jest coś, co w urządzeniach zawsze trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli jakieś urządzenia tracą ze sobą komunikację, nie mogą się dogadać, tracić jakieś dane, to duże jest prawdopodobieństwo, że one nie są synchronizowane pod względem prędkości lub protokołu. Brak specjalistycznych narzędzi nie równa się temu, że nie będziemy testować. My nie mieliśmy żadnego środowiska do testowania tego kątu słońca, ale mieliśmy laser. A jak ma się laser, to laser daje duże możliwości. I okazało się, że sterując tym laserem nawet ręcznie, udało nam i robiąc pomiary napięcia i tych kątów, udało nam się dojść do tego, że ten czujnik, że ta charakterystyka czujnika nie jest liniowa, a powinna była być, i że jest jakiś zakres kątów, gdzie to napięcie się nie zmienia. Pomimo tego, że prosiliśmy o takie testy zespół, z którym współpracowaliśmy i nie było wyników, odesłaliśmy w końcu po kilku miesiącach, stwierdząc, że na pewno jest jakiś błąd. Okazało się, że błąd jest krytyczny i że płytka będzie musiała zostać przeprojektowana. Zwykłym laserem. Teraz ludzie, którzy przyjdą z jakichś fajnych idei, z jakiegoś wizuala, mogą wpaść w taką pułapkę, że będą myśleć, że środowisko programistyczne pomyśli za mnie o tym, kiedy ja zrobię literówkę. No nie zawsze. My zrobiliśmy literówkę w obsłudze przerwania, w ustawieniu, ustawialiśmy flagę, ale przerwanie nie działało. Robiliśmy statyczną analizę kodu, patrzyliśmy w ten kod przez godziny. W końcu się okazało, że mamy literówkę i IDE tak naprawdę powinno nas o tym poinformować, ale być może używaliśmy zbyt słabego IDE, ponieważ dobre IDE sprzętowe dużo kosztuje pieniędzy, ale no, trzeba na to uważać, że to się nie przenosi z 1:1 jakby z takiego developmentu, który my znamy na co dzień. I gdy pracujecie ze sprzętem i macie jakiś błąd i już statyczna analiza kodu nie pomogła, testy jednostkowe, testy funkcjonalne i wiecie, co jest grane, to musicie wziąć oscyloskop. I to jest... Ja nie chciałem wierzyć w to, że musimy wziąć ten oscyloskop, ale jednak powiem wam, że jestem zachwycony w ogóle, zostałem fanem oscyloskopów. A czemu? Ponieważ te oscyloskopy od czasów, kiedy ja ich używałem, znacznie się zmieniły. Ten oscyloskop, którego my używaliśmy, on wspiera na przykład protokół SPI od razu, jednym guziczkiem. Naciskacie sobie i już od razu on rozumie ten protokół. Ja już tam dostaję dane na poziomie protokołu, tak? I dzięki temu... To mimim... Dobra, weź to wyłącz. Dzięki temu byliśmy w stanie znaleźć ciężki błąd, między innymi, który polegał na tym, że przez przypadek nasza płytka zaprogramowała nam dwa razy mastera. W SPI-u. Jeżeli znacie ten proto, tam musi być masterstwo, nie może być dwóch masterów. Tego nie szło inaczej zweryfikować niż zobaczenie po prostu zegara, który czasami jest większy, czasami jest mniejszy, tak? A niedługo te oscyloskopy będziemy mieli pod ręką, ponieważ FPI się wprowadza do F4. To tak, względem w gwoli informacji. OK. Co dalej w ogóle? Wizja i misja. Ten projekt nadal trwa, będziemy go za jakiś czas oddawać, trochę ten development się kończy, ja to będę nadal testował, wymyślał jakieś dziwne testy.
Są pomysły na pewne misje, z których nawet do ESY być może będziemy próbować startować. To są testy na przykład degradacji matryc, ponieważ wiemy o istniejącym problemie w misji Bright. Niezawodny Star Tracker. Star Tracker to takie urządzenie, które patrzy na gwiazdy i mówi gdzie ja jestem. Tak? Znaczy podaje nam pozycję, w którą stronę ja patrzę. Obserwacja Ziemi to jest ta obróbka danych, których mówiłem wcześniej, że mamy jakieś dane i może jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć jakieś fajne informacje. I CubeSats. Tutaj pojawiają się takie pomysły jak jakieś środowisko do testów, środowisko deweloperskie, ponieważ widzimy że coraz więcej ludzi w ogóle pracuje z CubeSatami, coraz więcej firm, jak widzieliście na tych wszystkich wykresach, to tam nie ma jakiegoś takiego, przynajmniej z naszego punktu widzenia na ten moment, sensownego środowiska do pracy, do testowania i do pracy z tymi CubeSatami. Co będzie dalej, zobaczymy, to wszystko ciągle trwa, pomysły się rodzą. Na pewno, jeżeli się pojawią projekty, pojawi się większe zapotrzebowanie, to będziecie zaproszeni do współpracy, także uczy się programować na CubeSaty. A na koniec chciałem wam tylko jeszcze pokazać inspiracyjnie, że trzeba myśleć o rzeczach wielkich, ponieważ one są możliwe. Tak samo jak możliwa jest misja Rosetta, która była planowana przez 10 lat. 10 lat leciał już, oczywiście większy satelita, ale jednak leciał i wylądował na asteroidzie. Niewiarygodne. Gdyby ludzie o tym nie myśleli, że to jest możliwe, to by nigdy tego nie zrobili. Także myślcie o wielkich rzeczach i to jest przesłanie, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Dzięki.